Witam serdecznie w takim szybkim unboxingu. Dziś tematem będzie Camrock TC63 zakupiony w XCOMie. Więc przechodzimy szybko do otwarcia. Mam nadzieję, że jedną ręką dam radę. Tutaj widzimy, że jest przepiękny krowiec. Pudełku nic więcej nie ma. Więc pudełka nam nie będzie potrzebna. O, leciutki statyw. Do ciężkich nie należy. Jak go otworzymy. Chwilę muszę odłożyć rękę. I już jestem z powrotem. Futerał pusty. A my mamy nasz statyw. Który możemy postawić już prawie. Stoi sobie. Stoi stabilnie, rozstawiony. Tak się prezentuje ów statyw. Musimy go podnieść, żeby wyciągnąć głowicę, znaczy przekręcić. O. I już możemy używać. Tutaj mamy poziomicę. Akurat w tej chwili nie ma poziomu. Ale już te waruchy wystarczyły, żeby poziom złapał. Mamy gwint 1/4. Możemy odginać. Ja obniżę to, żeby było lepiej widać. Ogółem ten statyw ma mieć po rozstawieniu 1,65 cm. O, i możemy kręcić ujęcia bokiem. A da się do góry nogami? Nie, nie da się. Głowica. Fajnie. Fajnie lekko chodzi. Więc mam nadzieję, że kolejne materiały będą z tego statywu, a w późniejszym czasie coś więcej o nim powiem i jak się spisuje. Tu mamy jakiś rodzaj blokady. A nie, tu możemy wyciągnąć to. Znowu jedna ręką, czy dam radę? Damy radę. O, i możemy coś innego tutaj wsadzić. Ale o. Niech to sobie siedzi. A tu możemy zluzować, żeby nie chodziło, nie latało. Więc tak się prezentuje statyw Camrock TC63. Dziękuję za uwagę. Tutaj mamy zaczepy, które musimy zwolnić. I jeśli chcemy wydłużyć, na każdej nóżce mamy dwa takie zaczepy. I nóżki same się wysuwają w innym przypadku. Żeby się nie chowały, musimy zablokować z powrotem te zaczepy. Za chwilę kilka zdjęć przykładowych.